Polak świetnie zauważył Smolińskiego. Smoliński, piłka na lewą nogę i... Nerwy olbrzymie Legia, jak na to i patrzeć, wciąż gra na luzie. Po prostu gra o to, żeby uniknąć tutaj porażki. Oni wzięli jakąś piłkę, Marek, czy nic? Proszę? Jest. To będą szli zaraz. Wy sobie nie wyobrażajcie, że co roku się grało Mistrzostwo Polski. Co roku grało Mistrzostwo Hiszpanii Real Madryt, Bayern Monachium, Wisła Kraków. A co do Bayernu i do Wisły, to macie w tym roku przykład, jak to wyszło. Pojęcia nie mamy, jak to się dzieje w ligach zachodnich, jak to tam się decydują te miejsca później na końcu, jak tam są takie miliony wpakowane w kluby, prawda? Natomiast w naszych warunkach możemy absolutnie powiedzieć, że dzięki z pewnością jakiemuś zbiegowi okoliczności, bo to trzeba brać pod uwagę. A czemu nie? A może właśnie sztuką jest wykorzystać to. A nie poprzegrywać również tak jak Wisła i być w tej chwili koło Wisły, to co z jednej strony byśmy uznali, no nie jest tak źle, bo sobie jesteśmy w tabeli koło Wisły, nie? Patrzę na mecz w Kolporterze z punktu w pewnym sensie niewyciągania z tego wniosku, aby nie zburzyć to, cośmy zrobili, bo to najłatwiej jest zrobić. Może być kokoszka, może być stolarczyk. Jakby był stolarczyk, to pewnie tak. Może być stolarczyk, może być... Może być zięciuk, może być... Brożek, może być... Ja nie pytam całej drużyny, ale ja jakbym był Kowalskim, grałbym tu na tej pozycji, to ja bym miał wszystkich zawodników z pierwszej ligi w głowie. Wszystko bym o tym wiedział. Nawet czy kochankę mają. Od ciebie się zaczęło, byle gdzie kopnąłeś. I się zesrało później już. Miejsce zmieniał, wstałeś to już. Idą, bardzo dobrze, że idą dwa razy. Jak wy nie potraficie, to oni idą. Szukajcie rogów, szukajcie jarza rogów. Bramkarz poubijany. Mecz wtorkowy będzie meczem no weźcie sobie pod uwagę na przykład, że jesteście kibicami Bełchatowa, przychodzicie na ten mecz. Co wy oczekujecie od tego zespołu? Dla kibiców to jest niewyobrażalne, że taki mecz, ostatni mecz u siebie, że on nie będzie wygrany. Ale wy jako piłkarze, jako ten wiem, że wygranie meczu, a dobre granie i w dodatku z taką drużyną, to nie jest tak, że na pewno. Na pewno to umrzemy kiedyś. Ja chcę jeszcze wrócić do takiego stwierdzenia, które mi bardzo często
pasuje, że meczu, którego nie można wygrać, trzeba wszystko zrobić, żeby zremisować. Pamiętacie na odprawie, że ja w pewnym momencie namalowałem tak. To jest strasznie proste. Ale oczywiście na boisku jest tak, jak jest. Tak się bronimy, a tak atakujemy. Tą dwóję wysuwamy, albo ta dwója przechodzi, albo ta dwója przechodzi. Natomiast strata piłki, to musi być to dwóch. Ale to jest po to postawione, że piłka ma być uderzona za to. Nie, nie tutaj, żebyście się pozabijali, tylko wy macie to wyprzedzić. To uderzy tak. Czy on uderzy, to my dopiero zobaczymy. Znalazł się Jarza wyżej, był Carlo niżej, Carlo mógł wejść w drugą linię, ale z dalej powinniśmy mieć czwórkę i wiedzieć, że to jest czwórka. Na pomocnik, który się zapędził, w tym momencie jest poza piłką. Ja, jak chciałem jeszcze... Marek mówi mniej ode mnie, ale absolutnie uważam, że zawsze mówi mądrze. Chcę zwrócić uwagę na to, że my jesteśmy mądrzejsi od was po meczu i wskazujemy wam błędy. Bardzo często na boisku wy musicie być mądrzejsi od nas, bo to, co się dzieje wokół was, to są ułamki sekundy i wy sami musicie zadecydować. Wraca dwóch, odjazd, poszli! Mocno! Zabierz! Spowiem sobie jeszcze raz, jest tak... Tak jest! Szukaj! I do boczku! Ekstra! Boczek! I dalej jeszcze, dalej grasz! Paweł, nie piętą. Nie piętą. Gramy dalej! Przyjął! Hop! Krzyż! Dobrze, 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 raz! My z trenerem siedzimy nieraz do 8 wieczór w klubie. Wiele spraw roztrząsamy sytuacji. I chciałbym, żebyście, bo wczoraj troszkę sobie pozwoliłem nawet tam pewne kolorami zaznaczyć pewne rzeczy, ale ja absolutnie jestem przekonany, że wielu zawodników naszych poszło do góry, postępy robi, prawda? I błędem było, żeby cały czas sobie tylko zdawać sprawę, no my dbamy o swoją kondycję, o swoją szybkość, jesteśmy już tacy. To wszystko się robi, a to się nie liczy, bo się liczy mądrość. Liczy się tutaj zachowanie każdego zawodnika na boisku. Nie udało ci się, bo on wyjdzie do tego, nie? Uwaga! Dobra, dobra! Czołem, 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 głowa do tyłu, czoło. Krótki okres, kilku dni, następny mecz. Można się odbudować, można pokazać, że się rzeczywiście dobrą drużyną. Chociaż trafiamy na Wisłę Kraków. Na moją Wisłę, której tyle lat tam byłam. Znalazłem 5 groszy. Żeby to było przed kolporterem, to by się zgadzało. 5 bramek dostaliśmy. Nie wiem, czy to wyrzucić przed Wisłą. Piątka jest tragiczna dla... przed meczem. Chyba, że na 5 zagrają.
teraz można sobie, obserwując Krakowie, zadać pytanie, czy idziemy na wojnę, bo mamy wygrać? Czy gramy 100% na swojej połowie, a szukamy szybkiego ataku? Bo Wisła ma mniejsze problemy z drużyną bardzo dobrą, a gorsze ma problemy, większe problemy ma z drużyną słabą technicznie, czyli z taką, która kopie piłkę, walczy i biega. To jest typowe dla naszej ligi. Jeżeli jest taka sytuacja, to pamiętajcie, że tragedią jest dla was dwóch. Tak, to jest kompromitacja wasza. Jeżeli jest tutaj piłka stąd wybita i on przyjmuje, to jest katastrofa dla was. I co wy wtedy robicie? Wy wtedy uciekacie tutaj. Zostawiacie mu miejsce, a ci po kolei, bo to już są po wybiciu piłki bliżej, prawda? Idą. Tu nasi zostali najczęściej trzej, czterej obrońcy, którzy powinni być tutaj. Ich nie ma. No i się zaczyna... U kibiców się zaczyna, o Jezu kochany, co to będzie zaraz, prawda? Przecież to są sytuacje zdarzające się rzadziej, ale tam jest nieraz przewaga przeciwnika 4-2, 4-3, prawda? A zaczyna się od tego, że jeżeli tu dwuja kryła jednego, prawda? To jeden tu, drugi tu, a ten... Nie, że patrzy, czy będzie gol, czy nie będzie, tylko cały czas patrzy, co ten jest. Żeby nie miał prawa gdzieś tam wyskoczyć do boku i przejąć piłki. Startujemy w zestawieniu Piotrek, Kowal, Pietras, Edek, Popik, Boguś, Guła, Paweł Strąg, Dawidek, Ujo, Carlo. To nie może być mecz jak z byle jaką drużyną, że wy będziecie non stop brali walizkę pod pachę i jechali na ich bramkę. To musi być absolutnie rozsądna gra z tyłu, w środku, w tym głównym środku. Guła stamtąd wychodzi, Boguś od razu alarm dla ciebie, Dawidek dla ciebie alarm, żeby uzupełniać środek. Ujo to samo. Pamiętajcie, że Wisła lubi się cofnąć, grać prawie w kupie, ale groźna jest jak piłkę przejmie. Ponieważ nasza co najmniej trójka, Dawidek, Boguś i Guła, potrafi grać piłką, potrafi utrzymywać piłkę, grać piłkę w miejsce, gdzie piłka powinna być zagrana, mam na myśli wolne miejsce.